I said it, ha, he, he, and na 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 Jesteśmy trochę spóźnione w tym internecie, tak się zdaje. Ale pisałyśmy na Instagramie, więc proszę nas zaliczyć, że to było jakby relevant wtedy. Ja chcę zacząć od tego, że domyślam się, że kiedy Agnieszka Kaczorowska pisała post o tym, że jest teraz moda na brzydotę, to ona miała dobre intencje. Ona chciała włożyć w kij w mrowisko, ale nie po to, żeby kogoś obrazić, tylko żeby skłonić do refleksji, żeby przekazać swoje zdanie. Tu jestem w stanie założyć, że jej intencje nie było takie dowalaj im wszystkim. Tak, też tak myślę, że nie. Tak, chcę to zaznaczyć na początku. W ogóle powiedz, o co chodzi z tą brzydotą. Nie wiem, w jaki sposób miałabym sparafrazować treść tego posta. Dlatego, że tak jak wynika jakby później z całych stories i pisania komentarzy dalszych pod tym postem i tak dalej, to wynika z tego, że ja źle rozumiem ten post. Bo tak mówi autorka. Więc jak mogłabym to sparafrazować, żeby jednocześnie nie urazić autorki i naprawdę uchwycić jej myśl? Myślę, że każdy po prostu powinien tam pójść i to przeczytać, a myślę, że większość osób już to przeczytała, więc po prostu dla kontekstu przeczytajcie to. Tu jest. W każdym razie, to co chciałabym powiedzieć, to to, jak czytałam ten post Agnieszki o tym, że teraz jest moda na brzydotę, bo ciało pozytywność poszła za daleko i przestałyśmy o siebie dbać i nie wiem, szanować się czy cokolwiek, nie wiem jak to było, dbać o siebie w każdym razie, to to jest post, który ja mogłabym napisać parę lat temu, bo też miałam takie standardy, że tak trzeba. I jeszcze do tego myślałam, że chcieć to móc i każdy tak może i nie wiedziałam, co to jest przywilej na przykład. No i że ja tak uważam, że moje dbanie o siebie to jest na przykład malowanie paznokci, to jest, nie wiem, nakładanie sobie 5 kremów wieczorem, golenie nóg i ubieranie się w sukienki na przykład. To znaczy, że to właśnie jest dbanie o siebie i kto tego nie robi, to nie dba o siebie. I tu wydaje mi się, że jest zasadniczy problem, to że wszystko co inne Aga nazwała brzydotą. Chciałabym zauważyć, że cały ruch ciało pozytywności to jest, kurde, coś wspaniałego. Chyba nawet gadałyście o tym przed chwilą, nie? Że jakby to, co się wydarzyło i wydarza, bardzo mocno wpłynęło. Wpływa pozytywnie na nas. Tak. Ja chciałam powiedzieć dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że ja akurat nigdy bym takiego posta nie napisała, ale ja by sama żyłam w taki sposób, dopasowując się do wszystkich standardów i norm i wszystkich jakby wymagań społeczeństwa kanonu piękna. Kiedy żyłam w taki sposób, to bardzo bałam się, że mnie dogoni właśnie ta brzydota. Mhm. Też napisałam o tym na moim stories. Nie mówię, że to jest ten przypadek, bo jakby nie znamy się z tą panią, więc nie wiem, ale jak przeczytałam to, to automatycznie przypomniały mi się te czasy, kiedy ja sama bardzo wiele czasu i wysiłku wkładałam w to, żeby po prostu być super w tych wszystkich standardach kanonu piękna i pewnie też poza kanonem piękna, wiesz, no to się łączy tak naprawdę z jakąś tam rolą społeczną i tak dalej. Ten post, ta treść przypomniała mi ten okres, kiedy ja naprawdę bałam się, że stanę się brzydka. Tak mogę powiedzieć, że miałam w sobie taki lęk, że stanę się brzydka. I patrzyłam na innych ludzi i tak naprawdę w głębi serca też o nich myślałam źle. Jakby ja tego nie mówiłam, bo wiedziałam, że to nie jest na miejscu, że coś jest nie tak, że to nie są takie rzeczy, które się mówi ludziom, ale tak w głębi serca oceniałam ich i siebie bardzo tak surowo i właśnie kiedy oceniałam ich, to przekładałam to potem na siebie, że matko, ja muszę zawsze robić to i to, bo może będę wyglądała jak ona, nie? Jak ta kobieta, co tu widzę, co tak w ogóle przytyła, na przykład, nie wiem, po dziecku albo coś takiego, nie? I właśnie nie mówiłam tego nigdy, powiedziałam, że coś jest nie tak, ale z drugiej strony miałam w sobie ten strach po prostu. I ja rozumiem ten strach. Mhm. I wiem, że on wynika właśnie i też z takiej zinternalizowanej fatfobii, czyli no, takiego nieświadomego pojmowania świata w taki sposób, że bycie
grubym, to znaczy bycie gorszym, że po prostu nie ma nic gorszego jak przytycie i tak dalej. No i tak naprawdę aktywne myślenie o tym, żeby nie przytyć, tak? Mhm. To jedno, a drugie chciałam powiedzieć, że tam w tym poście było napisane, że wiadomo, ciało pozytywność, ale nie bez przesady. I to, co się często pojawia, i mówią to osoby, które po prostu nie wiedzą, że ten ruch body positivity powstał właśnie z przesady. Powstał dzięki grubym osobom. Nie ma lepszego podsumowania tego fatfobicznego świata, w którym te osoby zostają wykluczone z własnego ruchu. Bo okazuje się, że w momencie, kiedy stał się on powszechny, upowszechniony przynajmniej, to okazuje się, że jednak nie ma tam dla nich miejsca, bo nadal nie wpisują się w te normy. Plus to, że ciało pozytywność to jest dla mnie synonim, w sumie synonim może nie, ale bardzo jest dla mnie powiązane z akceptacją. Chodzi o akceptację tego, czy jesteś, nie wiem, ważysz 100 kilo, czy ważysz 40, nie? I jesteś na przykład, masz niedowagę, to też to jest okej. Okay. W sensie też akceptujemy Cię i nie mówimy Ci, no weź coś zjedz, nie? Bo takie też się komentarze padają w stosunku do osób bardzo szczupłych. No i body positive jest właśnie dla wszystkich. To podejście to jest akceptacja. I co to znaczy body positive poszło za daleko? To znaczy akceptujemy kogoś za bardzo? No, to jest po prostu mówienie, że pewnych osób nie powinniśmy akceptować. No właśnie. No i znowu tu wchodzi argument, że ale to nie osób, nie, ich akceptujemy. Nie akceptujemy tylko jednej z ich niezbywalnych, istotnych cech, nie? To tak samo jak, gejów. Że... No tak, nie, my nie oceniamy człowieka, tylko jego czyny. Tylko jego grzeszne stosunki. Czy po prostu, czyli jakby cechę, która jest jedną z najbardziej istotnych jakby czynników wpływających na jego życie, nie? No. Koniec końców mnie bardzo po tym poście cieszył odbiór, bo myślę, że ten sprzeciw, jaki wywołał, jest taki umacniający, że wow, tyle osób się już nie zgadza na mówienie, dbanie o siebie to są takie i takie rzeczy, bo dla każdego to może być coś innego, że mogę jakby dbać o siebie nie goląc nóg. Mogę dbać o siebie, nie wiem, nie robiąc coś tam, kariery. Dbanie o siebie jest bardzo różne i właśnie cieszę się, że coraz częściej, coraz więcej osób o tym wie, bo ja parę lat temu nie wiedziałam. Mnie bardzo dużo nauczył jakby Instagram w zasadzie, mogę powiedzieć. Ale no właśnie, 10 lat temu jakby ktoś napisał coś takiego, to nikt by nawet się nie zająknął. Ewentualnie jakaś jedna feministka z marginesu społecznego by napisała jakiś post, a wszyscy inni by ją wyśmiali, no bo wiadomo, że ta brzydka, głupia feministka, ona jakieś swoje frustracje przelewa, nie? 5 lat temu może głosy byłyby podzielone, a teraz no jednak już bardzo widoczny był ten głos, że no nie zgadzamy się z taką narracją. Czytałam wczoraj, akurat było stories, gdzie pani Agnieszka wrzucała odpowiedzi jej obserwatorek wspierające. I właśnie tam jedna osoba napisała, że Aga, dobrze, że jesteś, jeszcze tyle do zrobienia w tej Polsce. I tak sobie pomyślałam, w sensie, że jakby brakuje nam w mediach reprezentacji spełnionych, pięknych, zadbanych, pasujących do każdej normy i do każdego kanonu piękna kobiet, czy ludzi, brakuje nam reprezentacji tych osób. Czy o tyle co chodzi? W sensie, zrobić. Że co trzeba zrobić? W sensie, że za mało umocnione są te wszystkie wartości, o których mowa w tym wpisie? Ja też jeszcze powiem może, bo Agnieszka Kaczorowska była tancerką zawodową, dalej chyba jakby jest tancerką, ale była tancerką sportową. Myślę sobie, że to nie jest bez znaczenia, bo ja też się wychowywałam jako tancerka, czyli miałam 12 lat i chodziłam na obcasach, miałam takie kuse sukienki albo po prostu takie sukienki, które sprawiały, że byłam seksualizowana. Wyginałam się w pozach mocno takich, no jasne, tanecznych, ale po to, żeby mnie starsi panowie ładnie ocenili. I to nie pozostaje bez znaczenia, że wklepano nam to bardzo mocno do głowy, że, nie wiem, przytyłam 2 kilo i trener mi mówił, że już jestem za gruba, już mam iść schudnąć. Byłam jakby bardzo, bardzo szczupła wciąż. To, że nie wiem, były te doklejane rzęsy i to, że trener mój mówił, jaki mam mieć kolor włosów i tak dalej, że ja wierzyłam, że to jest takie ważne, że to, co ja robię, to jest dbanie o swój wygląd. Teraz wiem, że to jakby dbanie
o swój wygląd nie musi tak wyglądać. Ja zrobiłam bardzo dużą pracę, jeśli o to chodzi. A może Aga po prostu dalej w tym tkwi i jeżeli tak, to ja jestem na przykład pełna współczucia. To jest trudne tak ciągle gonić za tym, żeby przypadkiem nie być brzydką. Tak, byłam tam. No i ja tylko chcę powiedzieć, że mi jest dużo lepiej, kiedy żyję w bańce, w której inne osoby pokazują, że czasem im coś nie wychodzi. Dajcie znać, jakie są Wasze przemyślenia w tym temacie, po tym wpisie.